Cześć, to Ernest. W tym filmiku pokażę wam możliwie nadchodzący nowy wariant Karbida i jego zbieraka oraz przekażę informacje o możliwej daty premiery Fortnite na Androidy. W jeszcze świeżych plikach z aktualizacji 5.10 pseudonim doszukał się garści ciekawych plików. Mowa to o m.in. zbieraku White Onslaught, którego sam plik, na co nazwa wskazuje, należy do rodziny Carbide White, czyli biały karbid. Do tego udostępni on wygląd oraz dźwięki tego zbieraka. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Silex na swoim Twitterze za to także udostępnił prezentację tego zbieraka, ale tym razem już w grze. W tle widzicie, jak wygląda ten zbierak z poprawnym oświetleniem. Niestety, nie wiemy jeszcze, w jakim celu został umieszczony w plikach gry, ani czy kiedykolwiek pojawi się na polu bitwy. Może to będzie jakiś ekskluzywny skin dla pewnej grupy graczy, może dla użytkowników Xboxa, albo już niedługo Androida. Nie wiemy też, dlaczego swoje nazwy w plikach gry ma Carbid, ponieważ jak wiecie, czarno-czerwona wersja tego zbieraka, ta co już jest w grze, należy do Omegi. Wiemy tylko, że został on dodany po ostatniej aktualizacji. W komentarzach możecie podzielić się swoimi spekulacjami. Poza tym, XDA Developers wypuścili ciekawą informację o tym, że Fortnite ma zagrać dużą rolę w marketingu nowego modelu Samsunga Galaxy Note 9, który ma mieć swoją premierę 9 sierpnia. Antycypują oni, że Epic będzie współpracować z Samsungiem. Dzięki nowej edycji procesora Snapdragon z nowym chłodzeniem, Note będzie miał szersze możliwości na polu gamingowym, ponieważ nowy system chłodzenia ma lepiej sobie radzić w chłodzeniu urządzenia. Do tego Samsung promuje nowego Note, obiecując długą żywotność baterii, szybkość i dużą pojemność, co jest idealnym zestawem cech do gier tak intensywnych i dużych jak Fortnite. Nie wiemy jeszcze, czy rzeczywiście przez jakiś okres czasu Fortnite na Androidach będzie tylko dla użytkowników nowego telefonu Samsunga, ale jeśli te spekulacje się sprawdzą, Fortnite na Androida dla całego świata będzie otwarty dopiero we wrześniu. Budzi to trochę moje wątpliwości, bo Epic na pewno w dużym stopniu utnie swoje zarobki takim zagraniem. No cóż, wystarczy poczekać do 9 sierpnia. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia!